na tym drugim charytatywnym festynie, użyję takiego określenia, bo to jest coś niesamowitego, druga charytatywna akcja Nowosąskiej Paczki. Chciałem, cieszę się, że was już tyle jest, co dobrze rokuje. Pogoda sprzyja, będzie się naprawdę ogromnie dużo działo. Ja mam wielki zaszczyt i przyjemność poprosić na scenę Anetę Różycką z córcią, z Ines. Bardzo was proszę na scenę. Tu dla niej będziemy dzisiaj robili wszystko, aby pomóc. Mam także ogromną przyjemność przywitać tego faceta z zarządu, który tu reprezentuje, bo zarząd cały jest bardzo zagadniony. Marek Szynowera. I cóż, Marku, nie wiem, czy najpierw tobie, najpierw chyba mamie oddam głos. Niech powie, tylko luzik, kompletny luzik, to jest po prostu pięknie, nie ma płaczu. Ja przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować, już. Za to okazanie serce i wszystkim ludziom, bo bez was walka nasza by nie miała możliwości takiej. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim. Piękna pogoda jest. Cieszy nas to, że zbiera się tyle ludzi, że to jest dopiero drugi koncert. Być może jeszcze nie jesteśmy stowarzyszeniem, organizacją bardzo rozpoznawalną, ale staramy się dla naszego miasta, dla ludzi, którzy mieszkają nie tylko w naszym mieście, w powiecie, po prostu zrobić coś, podać to serduszko, które tutaj mamy w logo naszej paczki. Witam państwa serdecznie na drugim koncercie charytatywnym poświęconym właśnie Ines Różyckiej i koncercie, z którego dochód zbierany jest na pomoc w leczeniu tej bohaterki. To jest dziewczynka 14-letnia, może kilka słów ona właśnie o sobie powie. Z pełnym zapałem do życia, z pasją. Ale dziewczynka doświadczona bardzo, bardzo boleśnie. Ines, proszę zobaczyć, dziewczynka jest świeżo po operacji, świeżo po zabiegu. To już 15 zabieg, tak? W jej 14-letnim życiu. 15 operacja. Wymaga jeszcze długotrwałego leczenia i leczenia, które na które potrzebne są bardzo duże środki finansowe. W związku z tym, co państwo możecie z dobrego serca do tych puszeczek rozkładanych podczas licytacji, prosimy o wsparcie dla naszych bohaterek. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam, ale wiadomo, najważniejszy głos. Ines, oddaję tobie mikrofon. Dzień dobry. Kochani, robimy wszystko, żeby zrobić dzisiaj wielką zadumę w Nowej Soli, aby pomóc, bo Nowosąska Paczka wyszła z taką inicjatywą, wyszukuje, wyłuskuje tych, którym ta pomoc jest potrzebna. I tu, na tym pięknym placu, w tym pięknym słońcu przy błękitnym niebie, dzisiaj wasze portfele muszą się otworzyć, bo te otwarte portfele będą niczym innym, jak otwartym sercem. Wielkie podziękowanie. Szanowni państwo, i tak przechodzimy, zaczynamy rozkręcać tę machinę, a rozkręcimy to wszystko biegiem, gdzie są trzy kategorie biegowe, 5 do 8 lat, 9-13 lat oraz ósmoklasiści. Tam jest taki zielony namiot, wszyscy ci, którzy mają do tego biegu przystąpić, muszą się zgłosić, odebrać pakiety startowe, zarejestrować się, bowiem o godzinie 12:15 już ma wystartować bieg, także zapraszam bardzo. I jeszcze jedno takie moje niedopatrzenie, bo ja zaprosiłem na scenę Marka Szymanderę, ale ten sztab to nie jest tylko Marek. To jest także Marcin Mańkowski oraz Marta Brych-Jackiewicz. Wielkie brawa dla ludzi, którzy mają otwarte serca, którzy chcą pomagać, niosą tę
pomoc. Drugi koncert charytatywny. Dzisiaj w nim będziemy uczestniczyli. Mam nadzieję, że tłum niesamowity tutaj się pojawi. Nie tylko za sprawą artystów, ale także za sprawą chęci pomocy. Jest także loteria. Sami Państwo widzicie, na razie jest Was tylu, ilu Was jest, ale ja będę ten komunikat powtarzał. Jest loteria, a w loterii są bardzo atrakcyjne nagrody. Meble ogrodowe, to jest ta główna, to co tu stoi przed sceną. Tablet, telefon, karta, Sephora. Tak jest, brawa, brawa dla fundatorów. Mop parowy oraz fajny, ten napis mi się najbardziej podoba. Miś duży bardzo. Ten miś duży bardzo też będzie jedną z nagród loterii. Także szanowni Państwo, zachęcam, kupujcie losy, bierzcie udział w licytacji. Przyrzekam, że na licytacji będę bezwzględny. Różne rzeczy mogę sprzedać, nawet źdźbło trawy z tego miejsca też mogę Wam opchnąć. Także szanowni Państwo, dzisiaj wielka uczta, a finałem tej wielkiej uczty będzie koncert wielkiego artysty. Człowieka, który przez wiele dziesiątków lat, jak to brzmi, no niestety taka jest prawda, związany był z budką suflera, czyli Felicjan Andrzejczak ze swoim recitalem. Będzie się tutaj naprawdę ogromnie dużo działo. Zapraszam wszystkich tych, którzy mają startować w biegu. Aha, i ten bieg jeszcze jest podzielony, bo dla dzieci starszych będzie bieg dookoła. Zostałem poinformowany. Dookoła tego stawku, natomiast dzieci młodsze będą startowały z połowy dystansu. Także bardzo proszę, do zielonego namiotu, tam są zapisy i będzie się działo. Sami Państwo widzicie, że dużo wokół różnych atrakcji. Można zakupić ciasto, można zakupić losy, można brać udział w, ja nie wiem, bo tak przeszedłem nieśmiało koło ludzi zamaskowanych i z karabinami, nie wiem co oni proponują, ale chyba jakieś turnieje strzeleckie czy coś, nie mam zielonego pojęcia. Widziałem już amfibię potężną, która tu przyjechała. To wszystko się będzie dzisiaj działo, aby Was, Szanowni Państwo, zainteresować. I cóż tu ja jeszcze mam? Aha, jeszcze mam taką informację, że internetowo zarejestrowało się 200 osób do tego biegu. To jest gigantyczna ilość. W zeszłym roku, kiedy tutaj się odbywał pierwszy koncert charytatywny, tych dzieci było mniej. Z tego prosty wniosek. Impreza się rozrasta. Impreza, bardzo to tak brzmi, tak nieciekawie. Ale ten koncert charytatywny, dzięki ludziom, którzy to wszystko organizują, staje się już bardzo poważną imprezą. To bardzo ważna rzecz. Ja dostałem informację, że wszystkie pakiety startowe, które są tam dla uczestników, zostały ufundowane przez firmy. Tych sponsorów jest naprawdę ogromnie, ogromnie dużo i dlatego nie będę ich wszystkich wymieniał, nie będę ich w ogóle wymieniał. Globalnie wszystkim podziękujmy brawami. To wielka sprawa. Powiedziałem o zarządzie Nowosolskiej Paczki, ale sam zarząd to jeszcze nie wszystko. Wielki ukłon i wielkie podziękowanie wolontariatowi. Ileż młodych ludzi zaangażowało się w to przedsięwzięcie. Wszyscy razem pomagamy Ines. Wielki ukłon. Zorientuję się, czy już grupa taneczna jest przygotowana. Ja widziałem próby. Próby były niesamowite i za chwileczkę Państwu tę grupę, te grupy zaprezentuję. To wspaniałe dzieci, które doskonale zostały przygotowane do tego koncertu. Koncertu, no tak, takich słów trzeba użyć. Przez instruktora Ludmiłę Jędrzejewską. I oni się w tej chwili przed Wami zaprezentują. Pamiętajcie o tym, że ci artyści, ci tancerze to mali ludzie o wielkich sercach. I chcą tu wypaść jak najlepiej. Każdy ich występ, bardzo proszę, nagrodzić ogromnymi brawami. Przed Wami rytm! Bum, bum, ba-da-ba-bum-bum, bum, bum, ba-da-ba-bum-bum.
gotta keep my cool. My phone is always drained. Then I miss my bus, think about the wrong thing. She told me I should chill, sorry I can't. The story of my life, every day is the same. Come on, it's early in the morning when I'm still yawning. Please pull the curtain, cause the sun hurts my eyes. And something's so boring, went to the snow. What's your word for you? The bird in the sky. Szkoła tańca nowoczesnego, dowodzona przez panią Joannę Fiedorowicz. I pierwszy pokaz to będzie, jeżeli nie przekłamany, Lils. Nie? Tigusie? Tigusie! Szanowni Państwo, wielkimi brawami Tigusi przywitajcie! Oh,
fly. We bound on night, just alive. We breathe, we freeze, we wise. We wild, girl, we're half a screen of your life. Half a shot of the brother that looks like a mouse. Half a shot of the sound like a mouse. Each way I'm still on the front. That's how we do it, I'm not. Brawo, brawo. Szanowni Państwo, musicie wiedzieć, że to są dzieci od 4 do 7 lat, a już taka werwa sceniczna. I ponownie przed nami goście z Bytomia Odrzańskiego, Rytm. Feel your need.
Cóż za perfekcja, wielkie brawa. Szanowni Państwo, i ponownie wchodzi Tiga, a tym razem to będzie projekt Lils. Zaprezentują kawałek swojej choreografii z poprzedniego sezonu tanecznego. To dziewczyny w wieku od 8 do 12 lat. Przed Wami Lils. Niesamowita i kolejna prezentacja naszych gości z Bytomia Odrzańskiego, czyli Rytm.
Przepięknie, przepięknie, wspaniała choreografia. Należy mi się naprawdę bardzo, bardzo duże brawo. I ponownie na scenie, o, będzie podpowiedź.